Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej kandydatów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Alicji Łebkowskiej-Gołaś oraz Cezarego Cieślukowskiego oraz przedstawicieli lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć od dobrej wiadomości. Do zwycięstwa partii demokratycznych pozostało już tylko 34 dni. Jesteśmy przekonani, że idziemy po zwycięstwo, ponieważ mamy bardzo precyzyjny plan, jak to zwycięstwo osiągnąć. Plan, który już realizujemy i będziemy realizować przez najbliższe niecałe już 5 tygodni. Mamy plan na kampanię, mamy plan, precyzyjny plan na to, co mamy zrobić po wygranych wyborach parlamentarnych. W weekend Koalicja Obywatelska zaprezentowała 100 konkretów, które chcielibyśmy zrealizować właśnie po wygranych wyborach parlamentarnych. I tak jak każdego dnia przekonujemy Państwa, aby swój głos w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oddali Państwo 15 października na Alicję Łebkowską-Gołaś, tak dzisiaj chcielibyśmy Państwa poprosić, przekonać, aby to właśnie pan Cezary Cieślukowski reprezentował Łomżę, ziemię łomżyńską w Senacie. I mogę zapowiedzieć i przedstawić Państwu kandydata z Paktu Senackiego 2023 Cezarego Cieślukowskiego. Bardzo cenię jego działalność dotychczasową jako wojewody suwalskiego, jako radnego sejmiku wojewódzkiego, również jako wiceministra zdrowia. Oboje pochodzimy z miast największych ośrodków zaraz po Białymstoku w województwie podlaskim. Jestem przekonana, że jest to gwarantem współpracy i mostu łączącego Łomżę i Suwałki. Mamy podobne problemy, mamy podobne sprawy do rozwiązania. Jestem przekonana, że po wygranych wyborach właśnie to zaowocuje tą szerszą współpracą. Ja nie muszę Państwa przekonywać, jak ważna jest ta Izba Senacka. W obecnej kadencji Izba Senatu była takim bezpiecznikiem polskiego parlamentaryzmu, była strażnikiem konstytucji. Mimo że Pakt Senacki powstawał w bólach, to trzeba przyznać, to jestem przekonana, że po wygranych wyborach daje ten pakt gwarancję, że będziemy wspólnie w ramach ugrupowań opozycji demokratycznej tworzyć rząd i działać na rzecz polepszenia sytuacji w naszym kraju. Proszę Państwa, zapraszam do głosu Cezary Cieślukowski, kandydat do Senatu. No, dziękuję bardzo. Myślę, że piękniejszego przedstawienia i wprowadzenia to dawno nie miałem. Bardzo się cieszę, że jestem w Łomży, że jestem w tak znakomitym gronie, bo szanowni Państwo, jesteśmy tutaj razem, jak moi przedmówcy mówili, razem w środowisku Platformy Obywatelskiej, razem w środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby dać świadectwo, że razem walczymy o zwycięstwo i zmianę w Polsce. Ja startuję do Senatu, koleżanka startuje do Sejmu. Myślę, że spotkamy się w ławach parlamentu po to, żeby skutecznie zmieniać Polskę, żeby naprawić to wszystkie zło, które wydarzyło się przez 8 ostatnich lat. Kandyduję z okręgu łomżyńsko-suwalskiego. Akurat ja pochodzę z Suwałk. Na co dzień mieszkam pod Augustowem. Natomiast chcę powiedzieć, że naszym, można powiedzieć, zobowiązaniem wynikającym z nieoficjalnych takich ustaleń z wielu lat, gdzie na zmianę kandydaci łomżyńscy, kandydaci suwalscy startowali. Dziękuję bardzo wszystkim partiom opozycji demokratycznej, ponieważ wszystkie te partie i wszystkie komitety wyborcze musiały się na moją kandydaturę zgodzić. Moja droga życiowa jest bardzo długa, dotyczy nie tylko ziemi suwalskiej, nie tylko Suwalszczyzny, ale również w dużym stopniu ziemi łomżyńskiej. Łączy nas pewien wspólny projekt, który rozpoczęliśmy z Mieczysławem Bagińskim, a mianowicie ta słynna Via Baltica. Nazwaliśmy Wigry Projekt, a który miał doprowadzić do budowy Via Baltiki od przejścia granicznego w Budzisku, przez najprostszą drogą, jaką sobie wówczas wyobrażaliśmy, my sobie innej drogi nie wyobrażaliśmy, czyli przez Augustów, przez Grajewo, przez Łomżę, Ostrów Mazowiecką do Warszawy. Stało się troszkę inaczej, bo droga skręca i leci przez Ełk. No trudno, musimy się do tego przyzwyczaić. Zaczynamy z niej korzystać, ale powiem tak, że w tej chwili Suwałki czekają na Łomżę. Suwałki czekają na Łomżę w tym bardzo pozytywnym kontekście, że spodziewamy się, że niedługo też to, co dzisiaj jest zmorą i co tutaj widzimy nawet na sąsiadującej ulicy, czyli ten olbrzymi ruch tirów przez Łomżę się skończy, przejadą one obok Łomży i podobnie jak Suwałki też wreszcie mieszkańcy będą mogli odetchnąć. Chciałbym też krótko nawiązać do mojej roli jako radnego województwa, bo jestem radnym
z najdłuższym stażem od pierwszej kadencji w 1999 roku. Pobiłem tutaj nawet kolegę Mieczysława. Miałem zaszczyt pracować w zarządzie województwa razem z obecnym tutaj Jackiem Piorunkiem. Też myślę, że ta współpraca układała się nam bardzo dobrze, a on zawsze inspirował do tego, żeby problemami łomżyńskimi zajmować się tak często, jak to jest możliwe. I myślę, że naszym wspólnym sukcesem jest chociażby to, że za kadencji, kiedy odpowiadałem w zarządzie województwa za sprawy zdrowia, to, że żeśmy wyremontowali, generalnie przebudowali blok operacyjny w szpitalu wojewódzkim w Łomży, który z tego co wiem służy skutecznie mieszkańcom do dzisiaj. Zrealizowaliśmy takie ważne zadanie, które dotyczyło też stacji dializ. Był taki projekt, żeby stację dializ wyprowadzić ze szpitala, sprywatyzować. Już nie będę tu wspominał nazwiska dyrektora ówczesnego, ale udało się nam to zatrzymać, udało się nam doprowadzić do normalności, tak przebudować koszty, że do dzisiaj też ta stacja dializ mieszkańcom służy i przynosi pożytek. Szanowni Państwo, wdrażamy program. Ja podpisuję się pod postulatami. Mamy sytuację bardzo nieustabilizowaną, mamy gwałtowne skoki cen, mamy produkcję rolną nieopłacalną i tu się okazuje, że jednym z pierwszych działań, jakie zrealizujemy, to wprowadzimy na rynek fundusz stabilizacyjny. Także są wspólne tematy, mamy o czym rozmawiać, wspieramy się, no i walczymy o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił również tu koleżanki i kolegów o to, żeby zechcieli tak może dać dobre świadectwo dotychczasowej współpracy. Oczywiście. Dziękuję. Widzicie Państwo, że to doświadczenie i ta nowa energia może razem współpracować. I teraz zapraszam do głosu Jacka Piorunka, radnego województwa podlaskiego. Sejmiku województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, w którym prezentujemy i promujemy naszych kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, że rozpocznę od Cezarego Cieślukowskiego, ponieważ jest dzisiaj gościem w Łomży i można powiedzieć, jest to osoba, z którą ja współpracuję na co dzień. Od 17 lat jesteśmy wspólnie radnymi Sejmiku Województwa Podlaskiego, a przez okres jednej z kadencji Sejmiku byliśmy również wspólnie członkami Zarządu Województwa Podlaskiego. Można powiedzieć, dzieliliśmy gabinet. I to, kim jest Cezary Cieślukowski, jakie ma kompetencje i jakie zasługi dla rozwoju Województwa Podlaskiego, ja wiem bardzo dobrze. I powiem tylko w kontekście naszego miasta. Wtedy, kiedy Cezary Cieślukowski był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, kiedy był członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, to szeroki promień pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spływał wtedy na Łomżę. My już tego nie pamiętamy, bo to były pierwsze edycje wykorzystywania pieniędzy z Unii Europejskiej, ale to był taki pionierska praca na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, w tym ziemi łomżyńskiej. Ja powiem tylko tak, powstał wtedy stadion w Łomży, powstały bulwary, zmodernizowaliśmy prawie wszystkie drogi w centrum Łomży. To droga Łomża Piątnica Jedwabne, to droga Łomża Zbójna, to szereg innych działań infrastrukturalnych na rzecz obszarów wiejskich naokoło Łomży. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Łomży, łomżyńskiego i Suwalszczyzny, prawdą jest, do której odwołał się kandydat pan Cezary Cieślukowski. Przez wiele, wiele lat jakby monopol na kandydatów do Senatu miała diecezjalna Łomża. Bo i Suwałki były w tejże diecezji. Natomiast przyszła pora, żeby ten dług wypłacić i kandydatem jest jeden z najdzielniejszych ludzi na Suwalszczyźnie i w naszym regionie, pan Cezary Cieślukowski. Nasz region zawsze był obsługiwany w parlamencie przeważnie przez ludzi z daleka. Nie wierzycie? Mogę zacząć od a skończyć na Z. A Arłukowicz z Białegostoku, Rzet Jacek Żalek,
mówić po środku na C. B. Bender, C. Czuba, Kurski, Karski i tak dalej, i tak dalej. Oj, A, pominąłem A. Pani Anna Maria. Moi drodzy, dosyć tego. Ludzie stąd powinni mieć swój głos i mówić również naszym głosem. Wtedy będą silniejsi. Wszyscy wiemy i to powtarzamy, ale rzeczywiście każde wybory są ważne, ale te są istotne i najważniejsze. I każdy głos się liczy. Ja byłem posłem 3 kadencji. To moim staraniem, formalnym, nieformalnym, sprawiłem, że jedna z ważniejszych instytucji rolniczych, czyli Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, ma siedzibę właśnie w Łomży. I o tym teraz już mało kto wie, mało kto pamięta, ale to jest bardzo istotne dla rolników. Natomiast chciałbym podkreślić, jak ważny jest każdy głos. W wyborach do parlamentu w 2001 roku lista PSL wyglądała w ten sposób, że liderem listy był Henryk Bogdan, wówczas prezes i przyjaciel naszego senatora, prezes zarządu wojewódzkiego w Białymstoku. Ja byłem na 3. miejscu, Boraski na 9. I ja wygrałem z liderem listy 12 głosami. Więc proszę sobie wyobrazić, że teraz wielu mówi, że głos jest nieważny. Się okazuje, że każdy głos jest ważny. Zapraszam jeszcze kandydatkę trzeciej drogi, Marlenę Sioko, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jako kandydatka właśnie z listy trzeciej drogi, z pozycją numer 18, chciałabym powiedzieć krótko i zwięźle. Jest to moment bardzo symboliczny. Symboliczny dlatego, że stoimy tu we troje, choć z różnych środowisk, ale tak naprawdę łączy nas dobro tego miasta, tego regionu, ziemi łomżyńskiej. I fakt, że jesteśmy tutaj razem, że pan Cezary Cieślukowski jako gwarant jakości i skuteczności, Alicja Łebkowska-Gołaś i ja, że możemy współpracować jako kobiety, jako osoby, którym zależy na dobru tego regionu. I fakt, że jesteśmy w stanie teraz stanąć obok siebie i jesteśmy w stanie rozmawiać, współpracować, jest także gwarantem tego, że w przyszłości również tak będzie. Dziękuję. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, brawo. A teraz poproszę jeszcze o zabranie głosu Maćka Borysewicza. Zapraszam, mój szef sztabu też ma kilka słów dla Państwa. Dzień dobry, ja bardzo krótko, bo dzisiaj padło wiele ważnych słów i mieliście Państwo okazję poznać sylwetki naszych wspólnych kandydatów. To jest wyjątkowa chwila, bo tak jak przed chwilą powiedziała Marlena, środowiska opozycyjne idą razem, mają jedną wspólną wizję Polski i ta wizja będzie realizowana po tych wyborach. Jak Państwo widzicie, zgoda buduje, warto współpracować ponad podziałami, warto myśleć, mówić, wierzyć i kochać naszą ojczyznę. Zapraszam do kontaktu, widzimy się na ulicach województwa podlaskiego. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę.